Kochani, w nowym vlogu. Dzisiejszy dzień zaczynamy nieco inaczej od spotkania z Agatą. Agatę też już oczywiście znacie z moich wcześniejszych vlogów, ale będziemy dzisiaj działać. Działać na nogi, na uda i pośladki i przede wszystkim na celulit. No bo przecież zbliża się lato, w sumie to nawet można by było powiedzieć, że już mamy lato i zaraz trzeba będzie wskoczyć w kostium kąpielowy i jakoś się zaprezentować na plaży. A będziemy działać dzisiaj przy pomocy Ultery. Moje pytanie. Będzie mnie bolało? Nie, boleć nie powinno. Odczucia będą dosyć podobne jak robiłyśmy twarz i szyję. Będzie zmieniona końcówka na głębszą, natomiast nie będzie dużego dyskomfortu bólowego. Przeżyję. Na pewno. A powiedz mi, zabieg będzie wyglądał to praktycznie tak samo jak te wcześniejsze, prawda? Tak, tak. Przy pomocy głowic i żelu przewodzącego ultradźwięki będziemy działać wiązką na te miejsca, aby ten celulit, pozbyć się celulitu i zlikwidować to troszkę tą skórę. No właśnie. A słuchaj, jeszcze Ci się zapytam, jakieś promocje u Ciebie w salonie tutaj na zabiegi? Tak, od maja ruszyliśmy z taką promocją, że dowolna część ciała od 500 zł wzwyż. Także górne części ciała są troszkę tańsze, dolne droższe, natomiast i tak oferta jest bardzo atrakcyjna. No pewnie. Wszystkie ważne informacje są u Ciebie na Facebooku. Tak, dokładnie. Więc ja Wam, kochani, zostawię link na miary na Agatę w opisie do dzisiejszego filmiku. Zresztą ja wiem, że już ktoś tutaj, kilka osób skorzystało z usług Agaty, prawda? I jeżeli się jeszcze raz pojawicie, albo przyjdzie ktoś nowy, to koniecznie dajcie znać. Możecie też się na mnie powołać, będzie mi bardzo miło. No i co? Działamy? Działamy. Zabieramy się za tortury. No i jestem już po zabiegu. Powiem Wam, że skóra wygląda całkiem dobrze. Nawet nie jest tak bardzo zaczerwieniona, jak się obawiałam. Mogę siedzieć, mogę prowadzić samochód, więc jest okej, ale troszkę mnie bolało. Trochę mnie bolało, zwłaszcza w tych takich bardziej wrażliwych miejscach na pośladkach, czy tutaj wewnątrz ud. Natomiast no zobaczymy, jakie będą efekty, a teraz lecę załatwić resztę takich codziennych, zwykłych spraw. Muszę podjechać na pocztę, muszę podjechać do Tesco, ale też muszę zahaczyć o weterynarza i odebrać wyniki Pipo. Jestem bardzo ciekawa, jak on się czuje, zresztą później powiem Wam, o co dokładnie chodzi i dlaczego o Pipo był u weterynarza. Jest dzisiaj tak gorąco, że spójrzcie na mnie, po prostu się rozpływam. Cała się świecę i chociaż dobrze, że związałam sobie włosy dzisiaj w koczek, bo przynajmniej to mnie odrobinę uratowało. A jedyne, o czym teraz marzę, to zmyć właśnie ten makijaż, przebrać się w jakieś domowe ciuchy i za moment zabieram się za gotowanie. A w sumie to będę piec. O, będę robić ciasto tarte z malinami, bo wyobraźcie sobie, że wczoraj były moje urodziny, a ja nie zjadłam kawałeczka ciasta, torta, pączka, bezy, czekolady, totalnie nic. A wy wiecie, że jestem okropnym łasuchem i uwielbiam wszelkiego rodzaju słodkości i patrzcie, jak to się czasami układa. Wczoraj w moje urodziny nie zjadłam nic słodkiego. Dlatego muszę to teraz nadrobić i zaraz pokażę Wam, jak będę robić, co będę robić, czyli tę tartę z malinami. Ale jeszcze chciałam nawiązać do jednej ważnej sprawy. Otóż wspomniałam Wam wcześniej o Pipo. Byłam u weterynarza, odebrałam jego wyniki i niestety nie jest dobrze. Jakiś czas temu, a w sumie to nawet niedawno, bo od kilku tygodni, zauważyliśmy, że Pipo bardzo intensywnie chudnie. A zrobił się z niego ogromny łasuch i je, ciągle jest głodny, ciągle prosi o jedzenie, no i chudnie i to już tak naprawdę intensywnie. No i wczoraj zabrałam go do weterynarza, zważyliśmy go i okazało się, że schudł 2 kg, więc bardzo dużo przy jego wadze i zrobiliśmy badania. No i właśnie, co się okazuje? Tarczyca. Wyobrażacie to sobie? Tarczyca u kota. Podobno to jest wiekowe i to się zdarza, natomiast wyobraźcie sobie, że norma jest od 1 do 3, a Pipo ma 15. Czyli bardzo wysoki ten wynik
nie jest dobrze. No i teraz niestety do końca swojego życia będzie leciał na lekach. Cieszę się z drugiej strony, że udało nam się w miarę szybko zareagować i też no, kot nie będzie cierpiał, bo uwierzcie mi, że ten spadek wagi był naprawdę momentalny i u takiego dosyć dużego kota bardzo szybko się to widzi. Poza tym też zauważyliśmy, że był trochę pobudzony ostatnio, bardzo często atakował pipetę, no i może teraz na tych lekach troszeczkę to się zmniejszy i co ważne, kot będzie czuł się lepiej. No, także jutro jadę odebrać leki z przychodni i zaczynamy kurację. A teraz pozwólcie, że zmyję tapetę, przebiorę się i zabieram się za pieczenie słodkości. Ciasto na tartę przygotowałam sobie już wczoraj. Teraz je tylko wyciągnęłam z lodówki, nakłam i wstawiam do piekarnika. Wszystkie składniki podam Wam w opisie do dzisiejszego filmu. A tutaj już sobie rozgrzewam w kąpieli wodnej białą czekoladę. I gotowe. Tutaj już mam przygotowany krem z mascarpone i białej czekolady. Maliny, to teraz wykładam wszystko na tartę i będzie gotowe. Zobaczcie, posypałam ją jeszcze cukrem pudrem, wstawiam teraz do lodówki, niech się chłodzi. Najprostsze ciasto ever, ale za to jakie smaczne. Kochane moje, widzicie przede mną zestaw z Olaplex Traveling Stylist Kit oraz taką odżywkę numer 3 do użytku domowego. Zamówiłam to dla mojej mamy. Moja mama jest posiadaczką włosów kręconych i potrzebuje ostrej, silnej regeneracji. Otóż okazuje się, że te włosy jej rosną, ale niestety łamią się na długości. Przez ten skręt włosa wygląda to tak, jakby te włosy no niestety nie rosły. I dlatego też postanowiłyśmy zamówić coś takiego. Nie ukrywam, kosztowało majątek. Naprawdę bardzo, bardzo dużo, ale w porównaniu do zabiegów fryzjerskich właśnie z Olaplexem w salonach wychodzi to całkiem dobrze. I tutaj moje pytanie do dziewczyn, które właśnie są fryzjerkami, ewentualnie posiadaczkami włosów kręconych. Jakie są Wasze sposoby na to, żeby te włosy wyglądały dobrze, żeby ten skręt włosa był dobry, żeby włosy się nie łamały i były dobrze zregenerowane, nawilżone i nie takie przesuszone na końcach? Dajcie mi koniecznie znać, może znać jakieś kosmetyki, bo naprawdę już kombinujemy z mamą, jak się da, żeby coś na te włosy poradzić i bez skutku. Dlatego mam nadzieję, że ten zestaw Olaplex mi pomoże. Zobaczymy, jak się sprawdzi. No chyba, że podsuniecie mi jakiś lepszy pomysł i coś fajniejszego, co można w domu zrobić i z czym można zadziałać. Będę Wam bardzo, bardzo wdzięczna. Nim się człowiek obejrzy, a czas po prostu leci tak. Nie wiem, ja odnoszę takie wrażenie ostatnio, że te 24 godziny to jest stanowczo za mało. Czy wy też tak macie? Bo ja przynajmniej tak. Na szczęście dzisiaj udało mi się załatwić bardzo dużo spraw poza domem. Jeszcze niedawno też wyskoczyłam na chwilę do Biedronki, bo musiałam kupić zgrzewkę wody. Max w tej chwili jest w restauracji, więc mam ciszę i spokój w domu i myślę, że to jest najlepszy moment na to, żeby zabrać się za składanie tego dzisiejszego vloga, który pojawi się jutro, czyli w sumie Wy już go oglądacie na bieżąco. I słuchajcie kochani, no tym akcentem będę się z Wami żegnać. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę, za to, że byliście znowu po raz kolejny dzisiaj ze mną. Mam nadzieję, że miło spędziliście ten czas, czegoś się dowiedzieliście. Przypominam, że wszystkie ważne linki znajdziecie w opisie do filmiku. No i pozostaje mi tylko nic innego, jak zaprosić Was do kolejnych filmików. Trzymajcie się cieplutko, buziaki, pa!